Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play na luźno, a tym razem w grze Rogue Legacy. Jest to ponownie gierka bezczelnie odgapiona od Kiny, którą pozdrawiam. Właściwie była niedawno w promocji na bundlu, o której informowałam też na Facebooku. Ci, którzy śledzą, mają lepiej. No i się właśnie skusiłam, bo była bardzo tania, także... No i wyglądała bardzo fajnie, także chętnie właśnie sobie w nią zagram. No dobrze, ale o co tutaj chodzi właściwie? Jest to taka dwuwymiarowa gra zręcznościowa z elementami RPG, w której eksplorujemy losowo generujące się poziomy zamku i jego przyległości, zbierając złoto i oczywiście bijąc napataczających się wrogów. No i kiedy nasz bohater ginie, wybieramy, co ciekawe, następcę wśród trójki jego dzieci. Za każdym razem są inni, mają inne zdolności, posiadają też pewne wady, do których jak dojdziemy, to Wam powiem jeszcze, przynajmniej te, które pamiętam. No i co zdobyte złoto, głównie przeznaczamy na rozwój posiadłości, która daje nam potem różne bonusy, zakup jakichś lepszych zbroi czy broni, ale level właśnie wydaje mi się, że wbijamy za rozwój zamku, a nie konkretnie postaci, bo postać jest praktycznie za każdym razem inna w jakiś tam sposób. No dobrze, to myślę, że możemy zacząć. Oczywiście uprzedzam, że będę ginąć na początku, bo na początku chyba każdy ginie dość dużo. Ja tylko przeszłam sobie tutaj samouczek sama, a jeszcze praktycznie w to nie grałam, także zobaczymy, jak mi to pójdzie. Tak, to jest nasza postać. Nasz chyba pierwszy bohater na levelu 0. Życie 100 na 100, tam w lewym górnym rogu macie zresztą wypisane. Jakąś dodatkową umiejętność ma, chyba rzucanie nożami czy coś tam. Ja nie wiem, na którym klawiszu to się robi, zobaczmy. Bo wcześniej grałam na klawiaturze, teraz gram na padzie. Bo chyba jednak lepiej. No, dobra, wchodzimy do zamku. Building. Można tu rozwalać ogólnie wszystko, co się da. I przez to też zbiera się złoto. Tu mamy takie wielkie złote drzwi, które otwierają się podobno po zabiciu bossów z każdego poziomu, czy tam zamku, czy jakiejś podziemi, czy jeszcze czego innego. Co to jest? A, to jest jakiś... jakieś notatki. Jak chcecie, to sobie poczytajcie. Ja już może na razie nie będę tego czytać. Yuma. W jaki sposób to można zrobić? Dobra, nie wiem. Nieważne. Idziemy dalej. Wow! A! To strzela! Do mnie! Au! Dobra, musimy się stąd wynieść. Au! Au! Dobra. Jak zapewne wiecie, czy tam nie wiecie, ja uwielbiam zbierać złoto we wszelkich grach, także dla mnie to już w ogóle jest... Świetna sprawa, że mogę złoto zbierać. No powiedziałam, że będę ginąć. Sir Lee has been slain by a zombie. No cóż, przykro mi bardzo. Tak, no i teraz wybieramy właśnie bohatera spośród trójki jego dzieci. Zawsze mamy tylko trzech i zawsze oni są w jakiś sposób inni. Na przykład on jest barbarzyńcą. Nie ma no inferior vision. No i właśnie to jest jego wada, tylko nie jestem pewna, co ona do końca znaczy. Tunnel vision. Tu mamy znowu barbarzyńcę, który jest gigantem. Jak widzicie, jest trochę większy od tego. Także to jest jego jakby wada, można by powiedzieć. Jak to mówi? You're skinny, so every hit sends you flying. O kurde! Czyli to by znaczyło, że jestem tak szczupła, że każdy cios wyrzuca mnie w powietrze.
Nie wiem, czy to jest takie dobre. Dobra, weźmiemy to. Cokolwiek to znaczy. No i teraz mamy ten... jakby pierwszą podstawę chyba zamku, czy coś takiego. No ale nie mogę tego zrobić, nie? Bo mnie nie stać. Mam tylko 40 gold. Tak, i ten miły pan, żeby nie było tak dobrze w tej grze, to ten miły pan tutaj będzie nam zabierał złoto za wejście do zamku, za każde następne wejście do zamku. I płaci się niestety całym złotem, które się ma, chyba że się potem gdzieś tam jakieś ulepszenia się człowiek dorobi, że nie trzeba płacić całym złotem, ale na początku niestety trzeba płacić całym złotem. Tak, niestety musimy zapłacić. No i nie mamy wyjścia, jeżeli chcemy wejść do zamku. Charon nam zabierze to złoto. Tak czy siak. Także jak zbieramy, to musimy... Nie możemy sobie oszczędzać złota na jakieś ulepszenie, tylko właśnie zbieramy, żeby wykorzystać od razu, bo potem niestety nam zabiorą to złoto. A to jest portal, tylko że nie mamy nic na mapie odkryte, żeby się przenieść tym portalem. Okej. No, weź mi to. Ej, tu mam jakąś wodę. Nie, ja nie chcę tam iść. Te ludki strzelają. O! Ale to jest fontanna, która chyba naprawia życie. Znaczy podnosi nam tam życie. Jakiś nowy przedmiot w ekwipunku. O tak! Defeat enemies. Co to? Muzyczka. Nie, zostawmy coś innego. Skin of my teeth. O, dobra, może być. No tu niestety nie pokonamy wszystkich. To są takie specjalne skrzynki. Jak widzicie, tu w prawym rogu jest zadanie, które musimy wykonać, żeby dostać się do tej skrzynki. No, ale na razie niestety nie mogę, bo... musiałabym jakoś przez ściany rzucać. O, defeat all enemies. Wow! Nie! Okej. Nie! Co to za jeden w ogóle? Oh my god! Tak, pochapiłam się na kolejną skrzynkę, ale niestety. Jak widzicie, tutaj będzie bardzo dużo ginięcia, bo to jest początek i żeby się uzbroić potężnie, no to trzeba trochę poginąć. Dobra, co mamy kolejne? Dzieci. Tu jest mag. There is no spork. Nie wiem, co to znaczy za bardzo. To jest rycerz. Dextrocardia. Your MP and HP plus a swapped. Aha, to jest chyba ten, któremu nie widać punktów życia i many. Chickens freak you out? Boi się kurczaków. To jest kolejny mag. I ten gość przeklina. To jest zabawne, to wam pokażę. Bo to jest zabawne dosyć. O, już mogę coś tu wykupić. Tak, mamy tego kowala. No i tu możemy dalej sobie ulepszać, ale niestety nas nie stać. Także... tak, no i tego kowala mamy tutaj. I u niego możemy wykupywać różne właśnie zbroje, miecze i tak dalej. Co? Jezu, 250 złota. Masakra jakaś. Tu jak widzicie, mamy poblokowane wszystko na razie. Trzeba znajdywać w tym zamku jeszcze takie, nie wiem, to nazwać schematy chyba, żeby móc odblokować kolejne rzeczy.
Także na razie niestety musimy zapłacić znowu 40. Wejść. Więc przepatrzcie się, jak będę obrywać. A, kurczak! Nie! Widzicie, jak obrywam, to postać wykrzykuje jakieś takie dziwne rzeczy. O, odblokowałam osiągnięcie, super. Postać wykrzykuje jakieś takie dziwne, wiecie, no, zlepki dziwnych znaków. To znaczy, że ona przeklina. Także, wow, jak ja mam to zrobić? Au! Błagam, nie wyskakuj mi więcej kurczaków. No, genialnie. Tak. Kolejny bohater. Ojoj. Lady Charlotte. Gigantism i pad. Ferial arterial disease. No foot pulse. To też nie wiem do końca, co to znaczy. To jest barbarzyńca oczywiście. Must clear house, break stuff to restore empire. Jej. I gigantyzm kolejny. Dobra, weźmy ją. Czy ja mogę coś kupić? Nie, oczywiście nie. Co za głupie pytanie. Tak, chcę wejść do zamku. No i ten zamek, tak jak mówiłam, ma nie tylko część jakby zamkową, czyli takie komnaty. Tylko właśnie... Wow, nie podoba mi się to. Tylko właśnie ma jeszcze... O, fuck. O, stój! Tylko ma właśnie... Oh, shit. Dobra, idę stąd. O, skrzynka. O! Dostaliśmy właśnie nowy schemat. Zbroi. Tak, ale bez złota to na nic mi, tak naprawdę. O, kurde. O, kurde. O, kurde. Zostaw mnie! Latające cholerstwo. Dobra. No nie! Czemu? Ja. No mogłabym wam pokazać właśnie te rzeczy, ale nie wiem, czy ja tam dotrę w ogóle na samym początku. O Boże, ten to ma przechlapane. Do góry nogami będziemy chodzić, ale ja tego nawet nie chcę widzieć. Znowu gigantyzm i endomorf. You're so heavy, enemies can't knock you back. LBS. Even the most valiant heroes can suffer from irritable bowels. Dobra, weźmy tego. Mogę wziąć? O, mogę wziąć życie. Dobra, zawsze to coś. Widzicie? Wow. Ten się ledwo zmieści do tego zamku, no nie? Dobra. No, jeszcze to mogę rozwalić, okej. Wow. Jezu, już mam mało życia. Okej. Nie, do tych nie idę. No, kurde. Jeszcze gorzej trafiłam. Co tam jest, co się ze mnie śmieje? Nie! Co to za pokój? Masakra jakaś. Ser taco.
Tak, ciekawe ile w tym odcinku zginę. Co my tu mamy? Baldness, EHS. You conduct electricity, też nie wiem co to znaczy. You got two left hands and can't cast spells properly. To jest mag. You are very flexible. There is no spork. Ale to jest mag. Dobra, weźmiemy rycerza. Ja nie mam zaufania do magów za bardzo tutaj. Mana up. A tu? Upgrade knight. Dobra, weźmy to. Aha, odblokowaliśmy tą zbroję. No, ale widzicie ile ona kosztuje. Bo to by było to. Dobra, płacimy i wchodzimy. Kolejne podejście. Zgiń. Nie. Okej. Ale już i tak mam połowę życia, no nie? Okej. No. Ty duchu dziwny. Idź wolno do mnie. Nie. O Boże. Dlaczego wszystko chce mnie tu zabić? Ja się nie zgadzam. Ojeju. Dobra, ten przeklinający. Aha, anything close up is blurry. To jest krótkowic. Czy dalekowic. Dalekowic. Że wszystko blisko niego jest rozmazane, a daleko widzimy. To też wygląda ciekawie. Remember things with extreme clarity. Chickens preview out. Nie, tego już nie biorę. Dobra, weźmiemy to, żeby wam pokazać. Co my tu mamy? Może w życie jeszcze weźmiemy? A nie, 120! A tu 80. No i nic nie mogę kupić. O, widzicie? To wygląda trochę przerażająco i trochę niefajnie dla oczu naszych, bo... przynajmniej dla mnie takie rozmazane. No, ale jest to jakieś, powiedzmy, urozmaicenie. Ja muszę przyznać, że bardzo przyjemna gra ogólnie i... naprawdę fajnie. Ej, mam to samo. O. Dobra. Okej. Ten też nie. Dobra, idziemy stąd. Oh my god. No. O, nawet na razie nie ginę. Wow! Okej, może chodźmy tędy. Do tego się nawet nie zbliżam. Nie! Zabito. Okej. Ci na szczęście z góry do nas nie zejdą, to jest... O, 100 golda znalazłam, wow! Nie, ja tu nie chcę. Okej. Zgiń, potworze obrazowy. Jeszcze to chcę. Okej.
dobrze. Bardzo ładnie. Wow! Shit! Nie! Ale nachapaliśmy się chyba trochę tego złota. Mam przynajmniej taką nadzieję. Dobra. Mag. Nie, musimy wziąć maga. O, on jest z Alzheimerem, czyli przy nim nie będziemy widzieć mapy. On niestety zapomina. No pain. ADHD. So energetic, you move faster. Dobra, weźmiemy tego. Żeby wam pokazać. Możemy. Albo tu ile mamy golda? 250. To weźmy to. I to. O! Jak ładnie. I to wszystko będzie widać, jak będziemy rozbudowywać tą naszą posiadłość, to wszystko to będzie widać i to jest fajne. Aha, bo ja mogłam kupić jakiś chestplate. Też o tym nie pomyślałam. No cóż, się trudno. Nie wiem, jak jest używanie tych zaklęć. Czekajcie, muszę sobie... Aha, jest na B. Rozumiem. Wow! O nie. Okej. Nie! Kurde, nie mogę trafić na... Wow. Nie mogę używać zaklęć, no. To się tak szybko kończy. Ta nasza mama. Jakoś tak... Kierowanie magami nie za bardzo się to opłaca, chyba. Nearsighted. Znowu na odwrót, czyli wszystko, co jest daleko, jest rozmazane, a blisko niego jest widoczne. To jest śmieszne. You can't see in 3D. Czyli jakby jak nasza postać będzie się obracała, czy przeciwnicy będą się obracali względem, wiecie, na prawo, na lewo, to nie będzie wyglądało jakby to było 3D, tylko takie 2D właśnie, takie dziwne. Takie płaskie postaci jakby. Stereo blind. A, to jest mag w ogóle. No i to jest ten przeklinający. Nie, to weźmiemy tego przeklinającego. Zero złota? Nic nie zarobiłam? Oh my god! To jest takie smutne. I nic mu nie zapłacimy, no nie? Ale on się i tak nie przejmuje. O nie. A! Co to za dziwny pokój? O, nawet nie zdążył mnie uderzyć. A, dobra, idziemy stąd. Do góry. Fuck! Co to było? Ja nie chcę tam iść! Take no damage. To jest jakieś zejście. O kurde. To nie będzie łatwe. Wątpię, żeby się nam udało. No, właśnie. Ja... Pochapiłam się na skrzyneczkę. So you never get to ride roller coasters. Okay. You're so heavy. Endomorph. O, paladyn. Chyba pierwszy raz mamy. Przez to ulepszenie, to mi się wydaje. Elektorofobia.
Aha, to jest to z Chicken's Freak Me Out. Dobra, niech będzie. 50, to za 50 to sobie możemy. Tak, chcemy do zamku. Po raz kolejny zginąć tam niechybnie. Okej. O, nie podoba mi się to. O nie, tam jest skrzynka, ale na kolcach. Nie. Weź zgin! Tak. Nachapiłam się golda i ten... złota i umarłam. Tak. O, mamy jakieś kosy. To coś dla mnie. Your Perma Droid Attacks Knock Enemies Further. Aha, on jest gejem. Barbarzyńca, który jest gejem. I mak. Nie, to ja chcę tak... Czy już mogę coś ulepszyć? Mam 160, czy ja mogę wziąć jakąś zbroję lepszą? To jest 350, to jest 150. To jest 250. To jest 200. Aha, tu nic nie mamy. Czy wziąć ten hełm? I co, i mogę go... Aha, teraz go noszę. Mamy 250. Dobra. O, jaki złoty hełmik. Dobra, idziemy jeszcze raz. Yeah. Okej. Okay. Co my tu mamy? Przyjrzający się obraz. Znowu. Okej. Okay. No nie! Shit. To też nie jest fajne. Wow! Jeszcze mnie uderzy. Boże, jak mi wszystko leje. Jest to cita. O! Dzień dobry pani. Greetings, adventurer. I'm here to give you a chance of a lifetime. Ojej! Jedna z trzech chestów. Dobra, spróbujmy. What's in the box? Nothing! Okej. Zabić. Nie. Wow! Okej. Okay. To jest pomieszczenie prowadzące do bossa. I właśnie jednego z tych bossów do pokonania chyba tam, żeby otwarły się te drzwi złote na samym początku. Tu mamy też portal. Mamy też skrzyneczki, co jest bardzo miłe, bo tu jest pełno pieniędzy. Zawsze. No i ja bym raczej tam nie chciała wchodzić, zwłaszcza z teraźniejszym ekwipunkiem, ale... No cóż, tak, to są drzwi prowadzące do bossa! Wow! Okej... Okej... Wow, nie. Chcę go ominąć. Wow.
Kurde. W dół, w dół, w dół! Nie! Kurde. W ten... kozi róg się zagalopowałam. Ale już trochę więcej pokonałam. Powiedzmy. Dobra. Bierzmy bohatera. Może jeszcze ostatni raz zajrzymy do zamku i będziemy kończyć. Barbarzyńca. Znowu farsighted. To jest mag. I kolejny barbarzyńca. Dwarfizm. Aha, ona jest tem. No. Karzełkiem. Wow, nie. Dobra, to weźmy karzełka. To w ogóle mamy w bok całą listę bohaterów, którą żeśmy poświęcili w imię wyższości. Dobra, spróbujmy sobie może tą zbroję wziąć. Stąd. Było mi 350. Czy coś jeszcze mogę? Tutaj ulepszyć. Mogę na boki. Co to jest? Enchantress? Dobra, to weźmy ją. Tak, to jest... postać, której możemy chyba ulepszyć broń, to mi się wydaje. Jak zdobędziemy jakieś runy. Tak. Jak mamy runy, to możemy coś ulepszyć. O, tu nawet jest już coś, jakiś sprint run. Tu też coś już mamy. Tu jeszcze nic. No, także... idziemy. No, wpuść mnie, panie. 13 golda. Oby to było szczęśliwe 13. Nie. Wow! Shit. Nie, może tu raczej nie będę schodzić na dół. O mój Boże. Te obrazy chyba też mogą bić. Ja nie wiem, ja się wolę nie zbliżać do tego. Czy to jest warte w ogóle ryzyka? Wow. Au. Ale mamy skrzynkę. Tak, tylko teraz musimy wrócić. Wow. To się nazywa skill. No nie, i to teraz. Jeju. O, dobra. Ej, ja bym chciała życie zregenerować, ale dobra, co tu jest? Nie podoba mi się tu. O, shit. A! Uciekamy stąd. Coś strzelające do mnie, ale jest i skrzynka. A, ja chcę złoto. Złoto dla mnie bardzo ważne. Jezu, 4 HP. Okej. Nie, kurde, tak dobrze mi szło. Unikanie ciosów oczywiście. Przez jakiś czas. Krótką chwilę, ale zawsze dobrze mi szło. Dobra. Będziemy kończyć. Tylko może wybiorę sobie już jakiegoś bohatera na następny raz. Jimmy. On nie ma żadnych wad? To aż dziwne.
Nostalgic. You miss the good old days. Ojej. Nie wiem, jak to ma wyglądać w samej grze, szczerze mówiąc. Tu jest Mac, tu jest Mac. Dobra, to weźmiemy jego. Uj, 480. Dobra, muszę się zastanowić nad rozwojem, także na razie zostawmy. Jakiś czarny dymek się za nim unosi. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, w każdym razie to by było wszystko w tym odcinku. Dajcie znać, jak wam się gra podoba i czy będziecie chcieli może więcej odcinków z tejże gry. Jeśli tak, to oczywiście da się załatwić. Na razie jestem na levelu 6, moja ulubiona cyfra. Jej! Okej, okay. W każdym razie tak, to już wszystko. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z Let's Play na luźno. Cześć! Dancing inside with the hunger game. Sparkle.